Tomasz, witam. Przedostatni czwartek lutego. Zbliżamy się powoli do wiosny. Dzisiaj w live przed waszymi pytaniami dwa tematy. Czy będzie wojna, czy wojna zawita, cudzysłów zawita w Polsce? Drugi temat, afera Pablo Moralesa, tak zwana oczywiście afera. I skoro o aferze będę mówił już za kilkanaście minut, to od razu zapowiedzi, dzisiaj pracowity dzień w biurze, zapowiedzi programów na najbliższe dni. Jutro o 20 Pablo Morales, to jest pierwszy i jego ostatni wywiad na temat najnowszej, ostatniej afery. W sobotę członek Rady Nadzorczej Kolei Ukraińskiej, były szef PKP Jakub Karnowski o zbożu, o protekście rolników, o dramatycznej, fundamentalnie nietrudnej sytuacji Ukrainy obecnie i o tym, jak bardzo los Polski i Polaków zależy od tego, co dalej będzie się działo w Ukrainie. W niedzielę o amerykańskiej polityce, NATO, wyborach prezydenckich i planach Trumpa, profesor Roman Kuźniar. W poniedziałek moja dobra znajoma z Londynu, ukraińska blogerka i pisarka Kate Lewczuk o Ukrainie, o życiu Ukraińców na Ukrainie, w Londynie, gdzie mieszka, o wojnie, o Rosji, o Rosjanach i relacjach między narodami, w tym relacją między Ukraińcami a Polakami. We wtorek pani prokurator Ewa Wrzosek, ubiegająca się o stanowisko prokuratora krajowego, a w środę wybitny dziennikarz polityki Paweł Reszka, który napisał właśnie książkę o Rosji i o Ukrainie. To zapowiedzi programów, czyli mamy piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Do przyszłego czwartku, do naszego kolejnego spotkania jestem z Państwem codziennie o 20. Nawet najpierw wojna. Ostatnio pojawia się, trwa dyskusja, czy wojna dotrze do Polski, czy nie. Czy mamy, grozi nam ta wojna, czy nie. Czy mamy się przygotować, czy nie. Są liczne głosy na tak, a są i głosy na nie. Analityk Onetu, pan Witold Jurasz, przeanalizował całą sprawę i stwierdził, że jego zdaniem wojny nie będzie, bo oznaczałoby to, że Putin robi coś wbrew interesom Rosji, że robi coś wbrew swoim interesom. I zapewne z tego wszystkiego, on to oczywiście rozpisuje na poszczególne punkty, ta wojna jemu Rosji się nie opłaca, więc wojny w Polsce mieć nie będziemy. Ja byłbym troszeczkę ostrożniejszy z tą tezą. Nie stawiam tezy, że wojna będzie, nawet nie stawiam tezy, że wojna jest prawdopodobna, ale wskazuję na potrzebę ostrożności. Nie wykluczałbym jej. To, że coś wydaje mi się na niemożliwe, nieprawdopodobne, nie mieści nam się w głowie, nie znaczy, że to niemożliwe. Mamy tendencję do racjonalizowania niebezpieczeństwa, do tego, żeby okiełznać zagrożenia, do tego, żeby sobie wytłumaczyć, że tak źle, dramatycznie źle na pewno nie będziemy. Ale czy Jurasz rzeczywiście nie popełnia błędu w punkcie wyjścia, stwierdzając, że Putin jest jednak racjonalny, a nie szalony, więc nie zrobi głupoty, nie jest szalony? Tu wchodzimy w rozważania psychologiczno-psychiatryczno-politologiczne. Nie jest? A rozpętanie wojny, w której już zginęło, nie wiem, kilkaset tysięcy ludzi, w tym 200 tysięcy Rosjan, nie wskazuje na daleko posunięte szaleństwo, a pomoc dyktatorowi Syrii, Asadowi,
który doprowadził do wojny, w której już zginęło kilkaset tysięcy ludzi, to akt racjonalny czy akt zupełnego szaleństwa? I w ogóle rozważania, czy przywódcy, dyktatorzy w szczególności, ale nie tylko, są racjonalni i jakoś przewidywalni czy szaleni? Czy Oktawian August, tworząc Imperium Rzymskie, był racjonalny czy nieracjonalny? Czy Aleksander Wielki, ruszając na podbój świata, był racjonalny czy nieracjonalny? Czy Napoleon, uznający, że podbije całą Europę, był szalony czy przewidywalny i działał racjonalnie? Pierwsza wojna światowa według historyków i współczesnych wtedy na początku XX wieku wydawała się nieprawdopodobna. Właściwie nikomu się nie opłacała, ale dynamika sytuacji była taka, że niemożliwe stało się możliwe. Lokalny konflikt przeistoczył się jak domino w wojnę światową. Czy Hitler, rozpoczynając wojnę z całym światem, wykazywał elementy zdrowego rozsądku, czy od początku działał jak człowiek zupełnie szalony? Wojna, uważam, jest możliwa. Była możliwa kiedyś, jest możliwa teraz. Witold Gombrowicz czytał gazety, uznawał, że niemożliwe staje się coraz bardziej możliwe. W lipcu 1939 roku wyjechał, spakował walizki, pojechał do Gdyni i popłynął z Gdyni statkiem do Buenos Aires. Żydzi dzielili się generalnie na dwie grupy. Bogaci Żydzi wierzyli, że niemożliwe jest jednak możliwe. Wsiadali na statki, chwilę potem budowali nowe życie w Nowym Jorku. Było też wielu Żydów, którzy uważali, że najgorsze nie jest możliwe. Niedługo potem wsiadali do pociągi i jechali z Warszawy, Berlina, Transylwanii i Westerbrook, jechali albo byli więzieni do Auschwitz. Te wydarzenia w Rosji, wokół Rosji mogą zaskakiwać. Pamiętam, gdy w marcu 2001 roku relacjonowałem w faktach wybory w Rosji, które wygrał prezydent Putin. Wielu mówiło, że ma ambitne cele, ale nikomu nie wydawało się możliwe, że w krótkim czasie będzie próbował odbudować imperium. Przypominam, że na spotkaniu w Słowenii George Bush powiedział, że Putinowi można zajrzeć prosto w oczy i że to człowiek wiarygodny, z którym można robić interesy. Gdy w 2009 roku rozmawiałem w Moskwie z Garim Kasparowem i z obrońcą praw człowieka z czasów Związku Radzieckiego Sergiejem Kowalewem, obaj mówili, że oligarchizacja życia w Rosji jest tak ogromna, kleptokracja tak straszna, pazarność władzy tak wielka, a zamordyzm tak paskudny, że za 5 lat reżim prawdopodobnie padnie. Jesteśmy 15 lat później, reżim nie padł. Michał Gorbaczow, z którym rozmawiałem w 2010 roku, nie przypominał już wielkiego miłośnika pierestrojki i głasności. Chyba zaszła mu za skórę intensywna krytyka ze strony Putina i innych, że doprowadził do kresu imperium. Mówił z potępieniem i bardzo krytycznie o Ameryce, szczególnie o Polsce. Uznawał, że Ameryka go zdradziła i go zdradziła Rosję, a Polska jest uczestnikiem tej zdrady. I Polska w NATO jest projektem politycznym wymierzony w Rosji. Wiemy, że nie jest wymierzona w Rosji. W Rosji jest nacechowana troską o nieprzewidywalność Rosji. Gdy w 2010 roku rozmawiałem tuż po posiedzeniu Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego z prezydentem Rosji Miedwiediewem, mówił o potrzebie dobrej współpracy
między Rosją a Polską i o potrzebie dobrego partnerstwa między naszymi krajami. Dzisiaj Miedwiediew specjalizuje się w antypolskich tyradach i uczestniczy razem z Putinem w swoistej imperialnej orgii. Obaj sprawiają wrażenie, że są kokainistami mocarstwowości. My w Polsce jesteśmy, szanowni państwo, w takim miejscu na świecie, że tutaj niemożliwe zawsze jest możliwe. Zdarzają się także cuda i jesteśmy, i o tym rozmawiałem z Jakubem Karnowskim, zdarzają się sytuacje niemożliwe, które są zahaczają o cud. Polska bezpieczna, demokratyczna, wolna, niepodległa, otoczona przez życzliwych sąsiadów, zakotwiczona w największym sukcesie sojuszu obronnym w historii i w największym sukcesie sojuszu gospodarczym w historii, to jest szczęście, spełnienie marzeń. Ale pytanie brzmi, czy nie jesteśmy trochę jak alpiniści czy himalaiści, którzy chcą wejść w zimie na K2 albo inny szczyt himalajski, czekają na to okno pogodowe. My trafiliśmy na 30-letnie już wspaniałe okno pogodowe historii. My mamy dzikiego farta, warto o tym wiedzieć. Nie mówię tylko o rozbiorach, o wojnach. Tu w Warszawie rosyjskich wojsk nie było tylko przez 50 lat w ciągu 300, więc brak Rosjan w Warszawie i w Polsce jest raczej wyjątkiem od reguły. Czy Putin chce zniszczyć Zachód? Oczywiście chce. Czy chce zniszczyć NATO? Oczywiście chce. Czy chce odbudować imperium? Oczywiście chce. Czy po pobiciu, jeśli mu się to uda, Ukrainy, chciałby pójść dalej? Oczywiście tak. Trasa wydaje się oczywista. Droga na Zachód dla Rosji zawsze prowadziła przez Polskę. A jeśli tak, to uderzenie na Polskę, która dzisiaj wydaje się dzisiaj mało prawdopodobne, staje się, jeśli nie prawdopodobne, to przynajmniej logiczne. Czy dojdzie? Powtarzam, mam nadzieję, że nie. Modlę się jak wszyscy, że nie, ale lepiej otworzyć sobie oczy i lepiej otworzyć w głowie szufladkę z taką możliwością. Tyle o wojnie, a teraz o naszej wojence polskiej, wojence o Pablo Moralesa. Pan Jacek z Wirtualnej Polski napisał tekst na swoim portalu, w którym zadeklarował, de facto zarzucił Platformie, że opłacała hejtera internetowego i twitterowego. Cóż, pan Pablo Morales, Bartosz Kopania, pisał legalne analizy dla legalnie działającej partii politycznej. W wolnym czasie był aktywny na Twitterze i nie ma dowodów, a przynajmniej autor nie przedstawił tekstu, nie przedstawił cienia dowodu na to, że PO wynajęła hejtera, czy opłacała hejtera. Cienia dowody. Oczywiście, że Pablo Morales, jak wielu na Twitterze, używał mocnych słów, ale używanie mocnych słów nie jest dowodem, że ktoś jest hejterem. Autor artykułu o Moralesie też takich słów idiota używał często i gęsto. Ja swoje wyobrażenia na temat i tego tekstu, i tego chóru, który powtarzał bzdurne tezy autora tekstu i dołączył do chóru potępiającego Moralesa. Przez 8 lat PiS-u media w Polsce popełniły samobójstwo. Nie zdały, oblały z krytystem największy egzamin wolnych mediów w ciągu ostatnich 30 lat. Dzisiaj mam wrażenie, odreagowują wyrzuty sumienia, bo mają dość krytycyzmu, nie dość, żeby doprowadzić do autorefleksji, co się stało źle, co zrobiliśmy źle i dlaczego, ale dość rozumu, żeby wiedzieć, że dały, po ludzku mówiąc, ciała.
urządzają też, według mnie fundują też drugiej stronie obywatelom preemptive strike, czyli uderzenie wyprzedzające pod tytułem, no za chwilę mogą wyjść kante, cwaniackie układy, fakturę, które pokazują, że niektórzy się byli skorumpowani i sprzedajni, a niektórzy, co przyznaję, być może wcale nie byli sprzedajni, nie byli opłacani, po prostu wykazali się oportunizmem, cwaniactwem, tchórzostwem i bezmyślnością. Też możliwe. Napisałem w maju 2022 roku, prawie dwa lata temu, że demokraci wciąż mogą wygrać wybory, ale nie dzięki mediom, ale mimo mediów. Nie wypada się cytować, ale zacytuję. Uważam, że demokraci wygrali wybory mimo mediów, a często w ogromnym stopniu wbrew mediom. Niestety miałem rację. Dzisiaj mamy świętoszków i moralistów kontra Pablo Morales. Wolę Moralesa niż moralistów, szczególnie gdy są obłudni i pełni hipokryzji. Po której stronie jesteś w tym sporze? Jak mówią Hiszpanie, mi matria son mis amigos. Tam ojczyzna, gdzie przyjaciele. Moimi przyjaciółmi są obywatele. Szanuję wielu dziennikarzy, ale wolę być po stronie obywateli. To oni obywateli, to oni nie zawiedli, to oni pisali prawdę, to oni wykazali się odwagą i to oni obronili wolność i demokrację w Polsce. Tyle w sprawie tych dwóch tematów. Przypominam, Pablo Morales, rozmowa z nim jutro o 20. A ja, jeśli macie pytanie, to jestem do usług. Mam nadzieję, pisze pan Grangro albo pani, że kwartet polityczny będzie już bez Jacka Żakowskiego. Myślę, że to nie tylko moja prośba. Nie wiem, czy to tylko pana prośba, czy nie moja. Składy kwartetu są różne. Ja z Jackiem się zwykle nie zgadzam, ale uważam, że pluralizm, różnice nikomu jeszcze nie przeszkodziły, jeśli są pobudzające intelektualnie, jeśli stanowią jakiś sensowny ferment dyskusji, to są wręcz pożądane. Przez 20 lat chodziłem tydzień w tydzień do Radia Tok FM i komentowałem wydarzenia w Polsce razem z Jackiem Żakowskim. Cieszę się, że mnie zapraszał, a teraz cieszę się, że przyjmuje moje zaproszenia. Więc czy Anna Materska-Sosnowska, czy Jakub Bierzyński, czy Wiesiek Władyka, czy Czarek Michalski, czy Bartosz Wieliński, przepraszam bardzo, skleroza w moim wieku. Składy są różne, generalnie około 5-6 osób występuje w programie. Wszystkie wnoszą do niego cenny wkład i na obecność każdej z tych osób bardzo liczę. Czy pan Kamil pisze, czy Jelcyn świadomie Putlera windował? Niektórzy twierdzą, że tak. Niektórzy twierdzą, że układ był prosty. Putin zdobywa władzę, a Jelcyn zdobywa bezkarność i on, jego córka i koteria wokół Jelcyna mają zabezpieczoną przeszłość finansową. Swoją drogą jest to dość dramatyczne, że w zasadzie niepełna dekada demokracji, normalności i wolności w Rosji przypada na dekadę, w której przywódcą Rosji w największym stopniu był Borys Jelcyn, czyli pijak, alkoholik. Czyli musieli mieć pijaka u steru władzy, żeby mieć normalność. I jak dostali trzeźwego, to wyszło, że od razu jest zamordystą. Czy strajk rolników może być sterowany i podjudzany przez Rosję? Może jest. Może być, obawiam się, że jest, a nawet jeśli nie jest inspirowany czy podjudzany, to z całą pewnością jest wykorzystywany propagandowo. Zdjęcia z tego marszu już ukazują się w rosyjskich mediach, w
wszystko jest podlane komentarzem antypolskim, antytuskowym i antyukraińskim. To jest właśnie temat mojej rozmowy, który z Jakubem Karnowskim, rozmowa w sobotę o 20:00. Ten człowiek wszystko wie o kolejach w Polsce i w Ukrainie. Spędził z ostatnich 2-3 latach masę czasu w Kijowie i nie tylko. Zna kontekst międzynarodowy, gospodarczy, polityczny, emocjonalny, historyczny tego, co się dzieje w Ukrainie i według mnie i w mądry, i analityczny, i przejmujący sposób opowiada o tym, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, jak bardzo dramatyczna jest, o tym mówił dzisiaj też premier Tusk, sytuacja Ukrainy. Użył wręcz premier słowa krytyczna, powiedział krytyczna sytuacja Ukrainy i bardzo trudna w związku z tym sytuacja Polski. Do tej rozmowy, obejrzenia tej rozmowy w sobotę bardzo zachęcam, podobnie jak rozmowy z profesorem Kuźniarem w niedzielny wieczór o 20:00, Ukraina i NATO, wszystko z perspektywy waszyngtońsko-amerykańsko-polsko-dudowo-tuskowej. Mówimy o wypowiedziach Trumpa, o kampanii prezydenckiej w USA i o zapowiadanym na 12 marca spotkaniu Donalda Tuska i Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Spotkaniu znaczącym, bo dojdzie do niego dokładnie w rocznicę przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Nawiasem mówiąc, w wizycie Dudy z Tuskiem w Białym Domie, w domu poświęcony jest mój najnowszy newsletter. Dostaniecie go w niedzielę o 12:00. Przy okazji, skoro jesteśmy, mówimy o NATO, to zaznaczę z radością, mogę ogłosić, że prawdopodobnie już w kwietniu ukaże się kolejne wydanie mojej książki Wielki Finał o kulisach największej polityczno-dyplomatycznej operacji w historii kraju Polski. Operacji, która doprowadziła do tego, że pokonaliśmy bariery, przeszkody, opory, lobbying także Rosji i weszliśmy do NATO, co wtedy wydawało się czymś rutynowym niemal. Nie docenialiśmy tego chyba zawczasu. Myśleliśmy sobie, że to taka dywidenda historii, że nam to należy się jak psu buda. A dzisiaj po 25 latach widzimy, jak dramatycznie ważne i historycznie monumentalne, więc fundamentalnie ważne było to, co się stało wtedy 25 lat temu, gdy profesor Bronisław Geremek w Independence w stanie Missouri razem z ministrami spraw zagranicznych Słowacji, Czech i Madeleine Albright, sekretarz stanu, podpisywali dokumenty akcesyjne o przystąpieniu naszych krajów do NATO. Czy czuję się bezpiecznie z tym, że w razie W konstytucyjnie głównym dowodzącym jest Andrzej Duda? No nie jest pan Andrzej Duda. Przede wszystkim mam nadzieję, że nie będzie W. No myślę, że pan Andrzej Duda jest mniej więcej takim zwierzchnikiem sił zbrojnych jak prezydentem. Nie przeszkadzały mu fatalne dla polskiej armii rządy Antoniego Macierewicza, a potem Mariusza Błaszczaka. Nie mam złudzeń co do kwalifikacji polityczno-militarno-wojskowo-zwierzchniczych pana Andrzeja Dudy. Ostatnie jego wypowiedzi, w tym bagatelizowanie znaczenia katastroficznie brzmiącej wręcz zapowiedzi groźby Trumpa, że on będzie de facto, cytuję, zachęcał Rosję, żeby ta zrobiła, co jej się żywnie podoba wobec stanowisk sojuszników NATO, no to jest dla mnie coś zupełnie nie do przyjęcia. Więc oczywiście, że nie mam
sytuacją, kiedy nie sytuacja, kiedy Duda jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, nie daje mi psychicznego komfortu, ale dokładnie tak jak wy mamy to, mam na to wpływ wybitnie umiarkowany. Cieszę się, że demokraci mogą gdzieś powiedzieć, że mają swój rząd, swojego premiera, swojego ministra spraw zagranicznych, swojego ministra obrony, więc linki władzy, tym praktyczne, trzymają demokraci, a nie przedstawiciele władzy, która za swojego idola uznawała marionetkę Putina, czyli właśnie Trumpa. Pani Karolka pisze, Jacek Żakowski ma zostać, plus serduszka. Szanowna Pani, o to walczyliśmy. Pluralizm, różne opinie, pięknie się różnimy. Ja trzymam z Panią w tej sprawie. Pani Magdalena, czy myślę, że po śmierci Nawalnego będą jakieś ważne konsekwencje? Dobry wieczór. Pani Magdaleno, z przykrością stwierdzam, że nie. Rozmawiam o tym z Pawłem Reszką, wybitnym dziennikarzem polityki, przez lata korespondentem w Moskwie. Jego nowa książka, Pokój z widokiem na Kreml. Reszka wiele miesięcy w ostatnich 2 latach spędził w Ukrainie. Parę lat był korespondentem w Rosji, zna oba kraje, oba narody, wszystkie konteksty historyczne, polityczno-geograficzno-emocjonalne. Warto przeczytać tą książkę, warto opisać, warto odwołać się do tego, co mówi Reszka. Na początek polecam środę rozmowę z nim, bo bardzo ciężko, ciekawie opowiada i o Rosji, i o Ukrainie, i o relacjach polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich i ukraińsko-rosyjskich. Zachęcam. I tak samo jak do rozmowy już w poniedziałek z Kate Lewczuk. Piękna, mądra kobieta, Ukrainka, mieszkająca w Londynie. Świetnie mówi o polityce, doskonale ją rozumie, więc wydaje mi się to na swój sposób naturalne, że z tych 6 dzisiejszych rozmów, które nagrałem, 4 poświęcane są Ukrainie. Naturalne ze względu na dramatyzm sytuacji Ukrainy, ze względu na konflikt wokół rolników i ukraińskiego zboża, a także ze względu na przykrą 2. rocznicę wybuchu, która według Ukraińców pochłonęła już 300 tysięcy istnień tylko po ich stronie. Czy ma sens stresowanie się polską polityką? Czy nie rozważa Pan odcięcia się od tego bagna i wyjechania gdzieś na odpoczynek i rekonwalescencję, na przykład gdzieś do Szwajcarii? Panie Paju, przepraszam, mogę jeszcze, bo nie zależy. Panie Paju, bardzo dziękuję za troskę zdrowotną. Lubię to słowo rekonwalescent. Zawsze w szpitalu używam go notorycznie. Moje córki dostają furii, gdy mówi o sobie per rekonwalescent. Myślę spokojnie o jakimś domu, czy chwilowym przynajmniej pobycie za granicą. Nie przez przypadek zauważyli Państwo ostatnio, być może w moich live'ach, trety hiszpańskie. Szwajcaria niekoniecznie, znam Genewę, znam Zurich. Tam umarłbym z nudów. Nie wiem, czy to nie byłoby gorsze niż udar, więc wolałbym, prawdę mówiąc, nie wskazując konkretnego adresu, Hiszpanię i jakieś ładne miasto, które kolejnie ma drużynę Primera División. Gdyby Radosław Sikorski przeszedł do struktur obronnych Unii, to czy MSZ zostanie Paweł Kowal? Pani Dogmo, nie mam pojęcia. Czytałem dzisiaj, że jeśli chodzi o szefostwo NATO, to prezydent Biden ma swojego faworyta. Tym faworytem podobno jest premier Holandii Mark Rutte, świetny kandydat. Nie mam żadnych wątpliwości, że Radek Sikorski
też by sobie nad, sprawując tę funkcję poradził, ale czy jest taka szansa realna, nie wiem, żeby został wybrany, nie mam wiedzy, nie wiem, czy wybiera się gdzieś za granicę ponownie. Czy pytanie było Pawła Kowala? Nie mam, nie wiem. W razie gdyby taka potrzeba zaszła, to wyobrażam sobie, że dobrych kandydatów byłoby przynajmniej kilku. Mógłby to być pan Paweł Kowal, mógłby to być pan Ryszard Schneff, nasz były ambasador w Madrycie i w Waszyngtonie, mógłby to być pan Tomasz Orłowski, nasz były ambasador w Rzymie i w Paryżu, więc wybitnych polityków, dyplomatów mamy i na pewno z obsadzeniem tego stanowiska nie mielibyśmy kłopotu, ale jak mówię stare przysłowie, nie dzielmy skóry na Sikorskim. Co się stanie w kontekście światowym, jeżeli Trump wygra? Osobiście mnie to martwi. Panie Kamilu, też mnie to martwi. Nie powiem, że w środku nocy budzę się z myślą o wyborach w Ameryce. Natomiast powiem szczerze, że w ciągu dnia, niemal każdego dnia, z wielkim niepokojem, szczególnie czytając doniesienia o kolejnych katastrofalnych, kompromitujących wypowiedziach Trumpa, z wielkimi obawami myślę o tym, co by się stało, gdyby wygrał te wybory w listopadzie Trump, co stałoby się z Ameryką, z Zachodem, z NATO. Amerykańscy ojcowie założyciele wymyślili świetną konstytucję, fajny system, ale już pierwsza kadencja Trumpa pokazała, że ten ich koncept polityczno-ustrojowy już jest trochę przestarzały, nie do końca pasujący do realiów. Franklin, Adams i Jefferson nie przewidzieli mediów społecznościowych. Nie przyszłoby im do głowy, że przywódca obcego mocarstwa może sobie de facto wybrać przywódcę Ameryki. Nie przyszłoby im do głowy, że jedna z dwóch wielkich partii politycznych w Ameryce to partia miłośników innego mocarstwa i to wrogiego mocarstwa i mocarstwa oraz przywódcy innego kraju, a amerykański przywódca de facto może być agentem realnym albo agentem wpływu innego państwa. Więc myślę z niepokojem, myślę, że Trumpowi zabrałoby tydzień, żeby sprzedać Putinowi Ukrainę, 2 albo 3 miesiące, żeby doprowadzić do upadku, jeśli nie organizacyjnego, formalnego, to politycznej pozycji NATO, więc to jest clear and present danger, jak mówi się w amerykańskich filmach kryminalnych. O kampaniach i o wyborach dziennikarze mają skłonność, żeby w każdym kraju mówić, takiej kampanii jeszcze nie było, tak brutalnie, tak ostro i tak ważnej, ale akurat w odniesieniu do tegorocznych wyborów prezydenckich, myślę, że spokojnie można powiedzieć, tak ważnych wyborów prezydenckich w historii Ameryki i w historii Zachodu, w historii świata jeszcze nie było. Także te wyborów, które w tak oczywisty sposób może wpłynąć na los i najsilniejszej demokracji na świecie i na los na Zachodu i Europy i Ukrainy i Polski. Tak? Boję się, mam obawy. Jakie mam zdanie o działaniach w temacie praworządności? Dzieje się dużo. Czy pan Andrzej Duda powiedział w Polsacie, że twierdzi, że Bodnar łamie prawo. Skoro jeśli doktor Bodnar mówi, że profesor Bodnar łamie prawo, to ja odpowiadam, Bodnar nie łamie prawa, a Duda nie wie, co mówi i po raz kolejny kompromituje się jako prawnik. Myślę, że gdyby doszło do debaty dwóch prawników, profesora Bodnara i doktora Dudy, to pan doktor byłby absolutnie zmiażdżony. Jeśli mówimy o praworządności, pewnie można szybciej
bardziej radykalnie co do zasady, choć nie wiem, czy można szybciej i bardziej radykalnie w ramach granicy partii, prawa. Rozumiem, że Bodnar próbuje iść ścieżką umiaru, a jednocześnie zdrowego rozsądku, postępować zgodnie z wymogami chwili, jednocześnie zgodnie z prawem. Wydaje mi się, że ten marsz tą ścieżką na razie mu się udaje. Dwa tygodnie temu w programie rozmawiałem z sędzią Waldemarem Żurkiem. Mówił o ścieraniu się ziobrystów i starego i nowego w sądach. Dzisiaj między innymi o tym rozmawiałem z panią prokurator Wrzosę, która chce być prokuratorem krajowym. Ona też mówi o ścieraniu się starego i nowego ziobrystów z prokuratorami niezależnymi. I oczywiście przed nami jeszcze kwestia Trybunału Konstytucyjnego, która nieuchronnie wróci za tydzień albo dwa, więc prokuratura, KRS, Trybunał, Sąd Najwyższy, Bajs lub pisowcy narobili strasznego przez 8 lat. Nie wystarczy, kochani, 8 tygodni, nawet 18 tygodni, żeby po nich posprzątać. Ale robota trwa i wierzę, że zakończy się sukcesem. Czy i gdzie w przestrzeni publicznej możemy rozmawiać na temat naszych perspektyw społecznych, kulturowych, ekonomicznych czy technologicznych? Strasznie jesteśmy skoncentrowani na tu i teraz. Panie Andrzeju, ma pan rację. Ta perspektywa dojutrkowa, tymczasowa, doraźna, prześladuje naszą debatę publiczną. Ma pan pełną rację, że ta debata i dyskusja w szerszym kontekście, z oddechem, z dystansem, jest nam niezbędna. Powiem szczerze, a zapytał pan gdzie? No po to w krajach europejskich jest coś taki wynalazek pod tytułem telewizja publiczna, żeby taka debata i taka dyskusja mogła się nieustannie toczyć. Ja rozumiem, że ludzie w TVP teraz naprawiają to, co zostało zepsute, próbują wszystko postawić z głowy na nogi. Nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu zbudowano telewizję publiczną. Jeszcze podchodziłbym do tego jeszcze z cierpliwością, jeszcze z wyrozumiałością. Wywierałbym nie historyczną, ale spokojną presję na ludzi rządzących telewizją polską, ale spokojnie. Oni też potrzebują trochę czasu. Wojnie będzie, jeśli Europa wdroży ustalenia porozumienia monachijskiego, trybu wojennej gospodarki. Rozumiem, że pan Morgenstern, witam pana, nie mówi o porozumieniu monachijskim z 1938 roku. Pan ma rację, Europa potrzebuje ważnych swoich własnych sił zbrojnych. Zachód potrzebuje Ameryki, ale nie może być skazany na Amerykę, jej kaprys i ewentualne szaleństwa Trumpa. Drogą do uniezależnienia się od kaprysów szaleńców są ważne siły, własne siły zbrojne, własna armia, ale jak w poprzednim wątku, tak jak telewizji publicznej nie buduje w 8 tygodni, praworządności nie buduje w 8 tygodni, takie europejskie siły zbrojne nie powstaną w 8, ani 18, ani 80 tygodni, ale co do zasady, ja zawsze mówiłem w życiu, zacznijmy wcześniej, to skończymy wcześniej, więc nie ma co czekać. Ta dyskusja trwa od lat, a kontekst jest zupełnie dramatyczny i ten kontekst wskazuje na to, że ta potrzeba, która zawsze była pilna, dzisiaj jest dramatycznie pilna. Czy Biden zaprasza Dudę i Tuska, by pozyskać polonijny elektorat przed wyborami? Nie sądzę. Nie sądzę, pyta Dogma. Polacy mieszkają w Stanach takich jak Illinois, Wisconsin, Pensylwania, Ohio, New Jersey, Nowy Jork, Floryda także. To są stany fundamentalnie ważne, jeśli chodzi o wynik wyborów prezydenckich, ale myślę, że ani Biden, ani jego doradcy nie mają złudzeń. Polonia tak zwana jest ultrakonserwatywna,
albo ultrakonserwatywna, w ogromnej większości trumpowska, prawdopodobieństwo przejęcia tych głosów przez demokratów, przez Bidena jest niewielkie, może nawet żadne, ale ponieważ ci wyborcy są tacy, jacy są, to był to jeden z parametrów i powodów, dla którego Biden, musiał zaprosić i Tuska, i Bidena, bo afront wobec prezydenta demokratycznie wybranego, rozumiem zastrzeżenia wobec charakteru tych wyborów, ale z punktu widzenia Ameryki Duda jest legalnie wybranym prezydentem Polski wyboru Polaków. Wybór Polaków trzeba respektować i tyle. I o żadnych afrontach, obrażaniu kogokolwiek nie może być mowy, choć znajdą pewnie sposoby, żeby wyakcentować, który z dwóch dżentelmenów, którzy wylądują u Bidena w Białym Domu, jest bliższy jego sercu. Oni naprawdę wiedzą, że pan Andrzej nie nienawidzi naszego Donalda, ale kocha tamtego Donalda. Kiedy środowisko dziennikarskie zostanie rozliczone za rzeczy, które robiło przez ostatni lat, pyta pan Adam. Panie Adamie, bardzo precyzyjnej odpowiedzi panu udzielę. Wydaje mi się, że nie zostanie rozliczone, bo nikt nie chce wchodzić im w zwarcie z tym środowiskiem. Jest to zbyt mocne, jest w stanie błyskawicznie zniszczyć każdego, a jednocześnie to środowisko jest według mnie organicznie niezdolne do autorefleksji, do autorozliczenia, więc nie zostanie rozliczone, samo się nie rozliczy i wszystko zostanie po staremu, czyli źle. Kochani, prawie 45 minut Ziobro podłożył miny i poszedł w chorobę. Panie Ben, jeszcze jeśli chodzi o pierwszą część pana zdania, pełna zgoda, jeśli chodzi o drugą, ja nie wiem. Nie wiem, czy Ziobro udaje, czy to jest konfabulacja, symulacja. Nie mam pojęcia, ale powiem szczerze, że ze względu na moje przygody jestem bardzo ostrożny w bagatelizowaniu czyjejkolwiek choroby, niezależnie od tego, czy byłby to Ziobro, czy ktokolwiek inny. Wszystkim życzę Ziobra, chciałem powiedzieć, zdrowia i jemu też. Czy według mnie TVP to rzeczywiście czysta woda? Łukaszu, Łukaszu, czysta woda w sensie bezbarwna? Ja bym troszeczkę inaczej, nie ja kieruję tą instytucją, trochę bym w inną stronę podsterował. Ja uważam, że telewizja może być obiektywna, uczciwa i że to wcale nie musi znaczyć, że jest nudna. Czasem jak włączam TVP, to mam wrażenie, że za Kurskiego Wiadomości i TVP próbowały udowodnić, że telewizja może zabijać trucizną, a teraz oni próbują udowodnić, że może też zabijać nudną. TVP powinna być telewizją polską, a nie telewizją Pawulon. Czy jestem dziś jaki i wysmuklejszy? Czy to sprawka Lutera, czy biegasz? Pani Marto, serdecznie dziękuję. Od tygodni i od miesięcy walczę z nadwagą. Mam wrażenie, że zupełnie bezskutecznie. Może po prostu czarne wyszczupla, ale jeśli ma pani takie wrażenie, to bardzo miło, choć obawiam się, że inni go nie podzielają. Luter na pewno nie robi mi źle. 3 długie spacery dziennie to jest jednak jakiś wysiłek, spalanie jakichś kalorii. Poza tym to jest kwestia miłości. Obserwowanie go na spacerze, tak jak w domu, to jest niewyczerpanym źródłem radości i szczęścia. A w związku z tym musicie mi, kochanie, wybaczyć, bo Luterek czeka, niecierpliwi się i bardzo się cieszy, jak pan będzie w domu. Trochę wcześniej, a nie trochę później. Cierpliwie czeka, daje rady, ale czas na zabawę i rzucanie piłeczki. I ten jego ulubiony sport pozytywny. Udam, że ci daję piłkę, ale jak próbujesz złapać, to złapię, zabić i nie oddam.
I tak można godzinami. Kochani, dzięki. Godzina lekcyjna za nami. Kłaniam się. Do zobaczenia. Jeszcze raz na ostatnie jedno zdanie. Jutro Pablo Morales, sobota Jakub Karnowski, niedziela profesor Roman Kuźniar, poniedziałek Kate Lewczuk, wtorek prokurator Ewa Wrzosek, środa reporterzysta, pisarz Paweł Reszka, więc codziennie o 20 coś. Miłego weekendu życzę, w niedzielę newsletter. Iga jutro w półfinale, w sobotę chyba finał, więc miłych wrażeń sportowych, pogodowych i wszelkich różnych. Do widzenia, kłaniam się, dobranoc.